Dzień dobry, szanowni, miło was zobaczyć. Powiedzcie swoim znajomym, że my to też znajomi, więc gdyby zechcieli do naszego grona dołączyć teraz, w tym momencie, to będę bardzo wdzięczny. Proszę, udostępnijcie, podajcie dalej, zaproście w moim imieniu. Chcemy się spotkać, chcemy porozmawiać. Bardzo potrzebujemy tej waszej frekwencji. Godzina jest taka, że nie będę was pytał o to, czy jesteście już po wysłuchaniu tej chyba 3 godziny z ogonkiem prezentacji Polskiego Ładu, ale ciekaw jestem, jak wam się podobał, jak go oceniacie, co można o nim teraz powiedzieć. No właśnie, chyba niewiele można o nim teraz powiedzieć. Z jednym wyjątkiem, to można powiedzieć na pewno, i to z takim trochę nawet krzywym raczej uśmiechem pod adresem opozycji. Panie i panowie, komunikacyjnie i PR-owo tak to się właśnie robi. Podczas kiedy największa polska partia opozycyjna wyrzuca ze swojego grona ważnych polityków i sama debatuje o tym, czym jest, kim jest, o co walczy i dokąd zmierza, pan prezes Kaczyński pokazuje nam Polski Ład. Nie nowy ład, jak pierwotnie. Polski Ład. Co więcej, on go pokazuje w dniu, w którym Polacy zdejmują maseczki. Wychodzą na ulicę, idą do restauracji, idą na piwo, na ploty, na obiad, mogą się spotkać, socjalizować. Stało się coś, co było dla nich oczekiwanym symbolem końca pandemii. Zdejmują maseczki. Wierzcie mi, że takie emocje, dobre emocje, mogą się na siebie nakładać i mogą się wzajemnie wzmacniać. Dlatego być może nie PR-owy majstersztyk, ale komunikacyjnie naprawdę przyzwoita robota. No ale właściwie tyle komplementów pod adresem Polskiego Ładu, bo niewiele więcej na jego temat, jak mi się wydaje, możemy powiedzieć. Moglibyśmy użyć narzędzi do oceny, które są refleksją po poprzednich planach realizowanych przez ekipę władzy. Był kiedyś plan zrównoważonego rozwoju pana Morawieckiego. On się powiódł w bodaj 62%, więc szału nie ma, ale jakieś narzędzie oceny to z całą pewnością jest. Kiedy w tych poprzednich planach trzeba było po prostu redystrybuować nasze pieniądze, to nie było żadnego kłopotu. Kiedy chodziło o te wszystkie proste 500 plusy, 300 plusy, szło jak z płatka. Ale kiedy trzeba było zbudować 100 tysięcy mieszkań, 22 mosty na 22 rok bodaj, tak nam pan premier obiecywał, albo zapełnić polskie ulice milionem samochodów elektrycznych, no to już dawno zapomnieliśmy o tych planach i są raczej anegdotą niż czymś, do czego podchodzimy bardzo poważnie. Nie ma żadnych dowodów na to, że teraz będzie inaczej, bo ten plan, który usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, to jest piniata. Worek z cukierkami, który wisi pod sufitem. Walimy baseballem, konfety lecą na podłogę, każdy coś tam wyszlupie dla siebie smakowitego. Tylko nikt nam nie mówi, za co te cukierki chce kupić. Myśmy usłyszeli oczywiście dzisiaj, że będą mniejsze podatki dla 18 milionów ludzi, ale że też nie będziemy sobie mogli odpisać składki zdrowotnej od podatku. Już to policzono. Dla budżetu neutralne, ten rachunek wyjdzie na zero. Więc jeżeli znowu ma chodzić o prostą redystrybucję naszych pieniędzy, to z tego może nic nie wyjść. Gdyby chodziło o wprowadzenie polskiej gospodarki na dynamiczne tory, to do tego będą potrzebne pieniądze. Tylko o nich nikt nie mówi. Oczywiście w domyśle jest ciągle 770 miliardów unijnych środków, które będą wtłoczone w polską gospodarkę, ale jakimś zbiegiem okoliczności podczas tej konferencji nikt się nie zająknął na ten temat. Chyba ani słóweczkiem. Gdyby chcieć rzeczywiście z tego zrobić finansowe perpetuum mobile dla polskiej gospodarki, albo w ogóle jakikolwiek napęd, no to będzie trzeba chyba nieco dokładniej się wsłuchać w to, co mówi pani Jourova gdzieś tam w brukselskich komnatach, bo oni nie po to powiązali praworządność z wydatkowaniem tych pieniędzy, żeby z tego nie wyciągnąć żadnych wniosków. A gdyby chcieć rzeczywiście z tego wyciągnąć wnioski, to się boję, że będzie trzeba jakąś przykrość wyrządzić ministrowi Zbigniewowi. Co prawda dziś podpisano jakąś deklarację programową, która miała być manifestacją zgody w tym środowisku, tylko myśmy ten dokument widzieli w dość odległym planie. Kartka A4 i tyle. Nie wiem, co tam jest w środku zanotowane i na jakiej podstawie zbudowano gwarancję jedności podczas głosowań nad ustawami, bo wszystko to będzie musiało się przyoblec kiedyś w kształt ustawy. Wierzcie mi, opozycja znajdzie wystarczająco dużo powodów, żeby być przeciw. Co zrobi Zjednoczona Prawica? Naprawdę nie jest takie pewne. Tym bardziej, że kiedy się wsłuchujemy w te uprzejmości, którymi się okładają ci panowie dosłownie 2-3 dni wcześniej, nie wynika z tego nic jednoznacznego, delikatnie rzecz ujmując. Mówię o tym dlatego, że ta szlachetna twarz władzy, którą zobaczyliśmy przy okazji prezentacji tego planu, ma jeszcze inną stronę, albo raczej ta władza ma też jeszcze inną twarz. Tę twarz pokazał nam, odsłonił nam, unaocznił nam, zaprezentował pan
prezes Banaś podczas własnej konferencji prasowej. On się do tego stopnia obraził na władzę za to, że organizowała wybory kopertowe, że postanowił złożyć zawiadomienia do prokuratury w sprawie dwóch polskich instytucji bardzo ważnych. Nie miejcie złudzeń, tu się nie toczy żadna walka o konstytucję, o demokrację, o parlamentaryzm. Na naszych oczach i za nasze pieniądze rzucili się sobie do gardeł ludzie, którzy mają właśnie pełne usta frazesów o tej konstytucji i praworządności. Tymczasem na końcu wszystko będzie zależało od tego, jak dalece ministrowi Zbigniewowi się będzie opłacało podjąć te śledztwa. Ja wiem, to instytucje podejmują śledztwa, prokuratura, NIK, jasne. Tylko ja wiem i wy też wiecie, że tak jak prokuratura jest prywatną własnością pana Zbigniewa, tak NIK jest na razie prywatną własnością pana Banasia i to się na razie nie zmieni. Na takim poziomie ta dyskusja się toczy między tymi dwoma instytucjami. Pan Banaś nie składa na razie zawiadomienia w sprawie pana premiera Morawieckiego. Mówi, że czeka na następne ekspertyzy. Nieprawda, czeka aż się na Nowogrodzkiej ogarną. On mi mówi, chłopaki, mam smoka i nie zawaham się go użyć. Weźcie służby na smycz, bo to się źle skończy. A służby sobie pozwalają. Ostatnio nawiedziły jego dom, pytając, czy to prawda, że jego syn chciał się wysadzić w powietrze i czy wszystko jest w porządku. O 6 rano. Taka tradycja. Wiecie, jak mi się wydaje, takie metody to Putin wobec Nawalnego stosował. Nie sądzę, że w Polsce takie rzeczy się dzieją, ale jednak się dzieją. Wiecie, dlaczego to wszystko jest możliwe? Dlatego, że wymontowano wszystkie bezpieczniki, które można było wymontować. Nie miejcie też złudzeń wobec pana prezesa Banasia. No to jest człowiek, który miał zamtuz na godziny. Wizerunek rycerza konserwatyzmu kiepsko się montuje z takim zjawiskiem. Podobnie jak kiepsko się taki prezes montuje z obozem władzy uwznieślonej moralnie. To się prędzej czy później musiało skończyć taką właśnie burdą. A że wymontowano wszystkie bezpieczniki, które można było wymontować, no to władza nie musi stosować prawa. To my musimy stosować prawo. Gdyby się okazało, że jednak taka przypadłość dotknie władzę, no to się wymyśli jakąś izbę dodatkową, wymyśli się jakąś specjalną instytucję, kogoś się zatrudni, kogoś się wyrzuci z roboty, albo się go ześle tam 300 km od domu. Prawo nie będzie potrzebne do zastosowania w takiej sytuacji. Tu się nie toczy żadna bójka państwowców o cokolwiek. Państwowcy mogą się spierać o emerytury, o podatki, o edukację. Tu nic takiego nie ma miejsca. Tu się nie spierają państwowcy, tylko dwie rodziny jakieś się ze sobą wykłócają. O jakieś interesy, ale na pewno nie o nasze. Czynię to porównanie właściwie tylko po to, abyśmy sobie uświadomili. Uświadomili może nie, bo chyba o tym wiemy, ale konserwowali w sobie tę wiedzę, że to ta ekipa, właśnie ta ekipa, będzie się zabierała za Polski Ład. Bardzo wam dziękuję, że wpadliście, że byliście, że wytrzymaliście, wysiedzieliście, że komentujecie. Bardzo wam za to dziękuję. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Bardzo potrzebny jest wam ten wasz patronat. Bardzo potrzebna nam jest świadomość, że czasem się pochylacie nad kilkoma złotymi i zastanawiacie się, czy warto nam je powierzyć. A to ważne dlatego, że no nawet te złotówki przemnożone przez już w tej chwili dziesiątki tysięcy ludzi czynią naprawdę bezpieczną tą przestrzeń, którą sobie razem stworzyliśmy, żeby tu pielęgnować te wartości, które są dla nas ważne. Mam taką cichą nadzieję, że znajdziemy wśród was ciągle tych, którzy zechcą nam patronować. Bardzo wam za to dziękuję. Pozdrawiam. Szerokości.